Ci zapłacą własną krwią! 2-6, echo czeka na was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lądujemy za 3 minuty. 2-6 bez odbioru. 3 minuty. Za 3 minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kłamiesz. Gadaj, co zrobiłeś. To nie my ukradliśmy gaz. A kto? Ktoś bardzo niebezpieczny. Gdzie jest gaz? Sam chciałbym wiedzieć. Rzeźnik jest na zewnątrz. Jeśli będą musieli, spalą to miasto. Ratuj się, córko. Dołącz do nas. Nie odzywaj się do niej. Hej! Nie zapędzaj się. Nie jestem twoją córką, starcze. Ja przewodzę żołnierzom, ty szkolisz zabójców. Wszyscy tu jesteśmy zabójcami, prawda? Przebiją się. Musimy się zbierać, już! 3-1 do 2-6, padły strzały. Przenosimy więźnie. Będziemy was informować. Rozumiem, 3-1, brawo na miejscu. Zmieńcie pozycję, szykujcie się do ewakuacji. 30 sekund. Przyjąłem. 30 sekund. Duża grupa niezidentyfikowanych zmierza w kierunku głównej bramy. Są tam ludzie Al-Katali. Dostać nas na dachu! Musimy szybko dotrzeć do oddziału Echo. Zaraz zrobi się tam bardzo gorąco. Ostrzeliwują nas z lekkiej broni. RPG! Jestem cały. Echo 3-1, ewakuacja nieudana. Trafiliśmy na dach. Zrozumiano. Co robimy, kapitanie? W piwnicy jest schron. Idź, będziemy zaraz za tobą. Przyjąłem, idziemy. Musimy dotrzeć do schronu przed Al-Katalą. A cywile, ser? Al-Katala chce dorwać wilka. Tak jak my. Dobrze, że jesteście. Potrzebujemy jeszcze 5 minut. Jak mogę pomóc? Znajdź broń. Zabarykaduj drzwi. Jesteście ekipą ewakuacyjną! Nie twoją. Ty! Otwórz te drzwi. Zamknij za nami. Zero 6, Echo 3-1. Wilk jest bezpieczny w stronie piwnicy. Uwaga, na zewnątrz widziano rzeźnika. Żółtej pośrodku. Widzę go. Właśnie się przebijają. Potrzebujemy nowego punktu ewakuacyjnego i to szybko. Musimy ich załatwić, sir. Odmawiam. Jeśli dostaną się za szybę, znajdą wilka przed nami. Jasne? Tak jest. Dobrze. Idź przodem. Ty! Otwieraj już. Wszyscy do tyłu, już! Zależy nam tylko na wilku. Nikt więcej nie musi dziś ginąć. Kto ma kartę? Ja! Co powiesz teraz, kapitanie? Pozwolisz im ujrzeć? Baba, baba! Pink! Daj, chodzimy! Uratuj go, sierżant! Teraz, sierżancie! Oddaj nam wilka! Litość jest dla słabych. Zabierzcie ciężarówką! Hej, dopadniemy go. Zaufaj. 3-1, zbliża się drogi pojazd. Co z ewakuacją? Zabarykadowali budynek. Nie ma drogi ucieczki, kapitanie. Terroryści wdarli się do kryjówki. Kierują się w twoją stronę. Przyjąłem.
za szybą! Witają! Zejściu! Wszystko! Do piwnicy, Kai! Licz przodem! Sam księty! Zajmę się tym! Jeden, jesteśmy. Fara, dalej walczysz w słusznej sprawie? Zawsze, kapitanie. Ambasador został w środku, ser jest uwięziony. Trzymaj go na linii, może pomóc nam w ucieczce. Dzięki za wsparcie, Hadir. Nie ma za co, ser. Omar Sulejman. Znamy się. Spotkaliśmy się, gdy byłeś po naszej stronie. Wilk walczył o wolność? Wciąż walczę, bracie. Ludzie rzeźnika są coraz bliżej ambasadora. Przyjąłem. Kyle, zajmij się kamerami i poprowadź ambasadora do bezpiecznego miejsca. Potrzebujemy jego karty, żeby otworzyć drzwi na tyłach. Reszta idzie ze mną! Ambasadorze, słyszy mnie pan? Zamknij drzwi! Schowaj się z tej drzwi! Ambasadorze! Boże, nie! 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 Stój! Nie! Kurwa! Kapitanie, ambasador nie żyje, ale mogę przyprowadzić do pana jego asystentkę. Dobrze. Halo? Słychać mnie? Halo? Tu sierżant Kyle Garrick. Tu Stacy Davidson. Jeśli zrobisz dokładnie to, co powiem, będziesz bezpieczna. Weź kartę magnetyczną ambasadora i podejdź do drzwi. Dobra, mam kartę. Co dalej? Idź w prawo. Na końcu korytarza jest szafka. Koło drzwi stoi wózek. Głowa nisko. Kolumna! Dobrze. Gdzie on jest? Gdzie wilk? Nie! To pieprzony rzeźnik. Nie wiem! Nie kłam! Wiem, że wilk tu jest! Gdzie? Jestem tylko analitykiem! Ktoś inny musi wiedzieć! Nie mam nikogo innego. Mam ciebie. Mam biec! Nie powinno cię być. Przy regałach znajdziesz wózek. Ruszaj! To nie twoja. Na drugą stronę! Pomaż! Nie, czekaj! Proszę! Chcesz, żebym udał się do twojego kraju? Ukryj się w pobliżu ciała. I porywał twoi? Nie! Ale nie mogę ci pomóc! No to bardzo mi przykro. Znajdą mnie! Zaraz go zabiją! Na drugą stronę biurka. Idź! Idź na korytarz, teraz! Za rogiem! Teraz, Stacy! Adam? Nie, nie! Adam! Stacy, podnieś telefon! Stacy! Musimy cię stąd zabrać! Do diabła, Stacy! Zostaw go! Adam! Tylko nie krzycz, Stacy! Nie ruszaj się. Chcę do domu. Już niedługo, Stacy. Jesteś już blisko. Już poszedł. Do boksu, teraz. O Boże. Z drugiej strony. Do drugiego boksu, ruszaj. Idź do drugiego boksu. Do drugiego boksu, ruszaj! I
wrócić do drugiego boksu. Podejdź do tablicy. Strażnik pilnuje wyjścia. Musisz odwrócić jego uwagę. Co mam zrobić? Niszczarka! Idź! Teraz! Teraz ją włącz. Z drugiej strony. Do wyjścia! Biegnij! Odsuń się! Zabierz ją stamtąd! Mamy ją, sierżancie! Przegrupować się na parkingu! Straciliśmy ambasadę. Marines przygotowują punkt zborny przy rezydencji ambasadora. Jesteśmy niedaleko. Przyjąłem, kapitanie. Moi Marines będą cię wyglądać. Spadamy, Gajk. Przyjąłem. Kadir! Pilnuj Sulejmana. Tak, kapitanie. Jaki mamy plan? Dołączymy do Marines w bazie. A gdzie to? Nieopodal. Walej te po drugiej stronie ulicy. Dostańmy się. No dobra, Gajk, otwieraj. Proszę. Dziękuję, sierżancie. Uratował mi pan życie. Dzięki tej karcie może wszyscy przeżyją. Będzie kontakt. Są tutaj. Na ulicy! Uwaga na drogę! Po drugiej stronie ulicy, ruchy! Echo 3-1, możecie ruszać dalej! Zrozumiałem, idziemy do nas! Wypatruj wroga! Szybko! Tu nie jest bezpiecznie! Nas za kierun! Nas za kierun! Jeden się za ruchy! Zauważyli nas! Zmienić pozycję, już! Tam jest baza! Garik, użyj karty magnetycznej i pomóż nam wejść! Tu Bravo 6, SAS. Nie sądziłem, że wam się uda. Potrzebne nam miejsce do przetrzymania więźnia. Tak jest. W rezydencji znajduje się schron. Za mną. To musi wystarczyć. Zamknąć go i pilnować. Wrócimy po niego. Ucieknę stąd, ale jeszcze się spotkamy, bracie. Obserwator tu 06. Potrzebuje wsparcia z powietrza. Natychmiast! Odmawiam, 06. Nie zaryzykujemy kolejnej maszyny. Kate, załatw im coś. Będziemy walczyć przeciwko całemu miastu. Jedyny dron w zasięgu musi uzupełnić paliwo. Długo nie polata. Po prostu go przyślij! 06 bez odbioru. Alex, Nadir, idźcie na północ. Osłaniajcie dach. Kyle, Farah, idziecie ze mną. Ta jest. Kapitanie, Marines osłaniają ambasadę. Są gotowi do dalszej obrony. Niczego nie widać, sir. Jeszcze tu wrócą. Przyjdą z drugiej strony. Skąd jest? Ja bym tak zrobiła. Ma rację. Zmienić pozycję na dachu. Teraz. Umocnijcie pozycję. Macie mieć widok na cały sektor. Pilnujcie tej kawiarni po drugiej stronie sektora. Kawiarnia na 12. Grupa mężczyzn zdolnych do walki. Nie mają broni. Pilnuj ich. Jeszcze dwóch. Para? To posłańcy. Patrzą w naszą stronę. Niedobrze. Pilujcie ich. Tak jest. Coś ich wystraszyło. Patrz się w prawo. Kolejni dwaj. Czekają stąd. Coś jest nie tak. Mamy więcej niezidentyfikowanych na drugim końcu sektora. Sprawdzę to. To bojownicy. Przyszli po nas. Zbliżają się do nas. Kurwa, zgubiłem ich. Alex? U mnie cicho. Czekajcie, widzę ruch. Środek sektora na 11. Gdzie? Cofam, to tylko wiatr. Zachować zimną krew. Obserwują nas, kapitanie. Jeszcze słowo i cię tam poślę. Tak jest. Celują!
strzelają w światła! Możemy atakować! Nikogo, nic nie widać. Cicho! Obserwujcie pół. Wystrzel flarę. Kiedy zrobi się jasno, zdejmiemy ich. Amunicja oświetlająca. Załatw światło, Kyle. Uwaga! Cele w ruchu, tylna część sektora. Naprzód, naprzód! Kolor! Nie wychylać się! Mamy ruch na wschodzie! Kurwa! W porządku, stary? Nie widzę, skąd strzelają! Poszła flara. Tyle ich, kurwa, było widać. To nie koniec. Przyjdzie ich więcej. Jak stoicie z amunicją? Niewiele mi zostało. Połowa poszła. Zaraz mi się skończy. Celuj dokładnie. Nie zmarnuj żadnego naboju. Ciężarówki na końcu sektora. Na 10. Zrozumiano. Pewnie spierdalają. Przemieszczają się. Widzę cel! Uwaga!
przy budynku! Brak ruchu w sektorze. Siedźcie cicho. Idźcie do północnego budynku i uzupełnijcie zapasy. Mój oddział będzie was wsłaniać. Przyjąłem. Wejdźmy do środka po zapasy, sierżancie. Dzięki Bogu. Nie wychylaj się i nie opuszczaj budynku. Bierz zapasy i wracaj, sierżancie. Przyjąłem. Dobra, bo 6. 4-1. Czekajcie na cele. Wsparcie z powietrza w drodze. Jeden dron. Ma mało paliwa. Przyjąłem, dowódco. Ruchy. Mamy drona na naszej pozycji. Musisz oznaczyć cele. Kapitanie, musimy przejąć Wilka i zejść z celownika. Odmawiam. Bronimy tej pozycji. Musimy przeżyć i walczyć dalej. Dać za wygraną? Jeśli trzeba. Brawo, podkręcę na dron! Na pies, rusza! Natychmiast na dach! Uwaga, na trzecie piętro! Jaguar 4-1 z powietrza, gotowy do ostrzału. Czekamy na was, tak. Nieznany pojazd po drugiej stronie. Cywilny? Albo to autopułapka. Jedzie tutaj! Są uzbrojeni? Nie widzę. Przejechali. Wszystko gra. Przejści do Jaguara 4-1. Ze wschodu zbliżają się do was pojazdy i piechota wroga. Odbiór! Zrozumiałem. Niezły strzałka! Go! Odpalam! Zrozumiano! Chodź w środę! Trafiony! Widzę cel! Osłaniać mnie! Kolejny cel oznaczony! Jaguar 4-1 osiągnął limit paliwa. Opuszczamy teren działań. Zrozumiałem, 4-1. Dzięki za wsparcie. Co to znaczy? Skończyło im się paliwo. Zostaliśmy sami. Zgódź się. Zbierą Hellfire'a. Zajmę! Już, szybko!
dwupiętrowy budynek, północny wschód. Nie mam czystego strzału! Musimy ich załatwić! Ja pójdę! Ale nie sam! Garik, idź w kalinę! Rozwalcie o siłę moździerza i wszyscy! Idziemy, sierżancie! Otworzę od środka. Tędy! 06, jesteśmy w budynku. Sprawdzimy go. Zrozumiano. Mamy ogień. Zachowaj ostrożność. Na górę, jazda! Do wszystkich! Tu Bravo 2-6, moździerze zdjęte. Budynek czysty. Zbiórka z powrotem w bazie. Siostro, wprowadzają dodatkowych żołnierzy. Jak może! Są w środku, kapitanie! Alka pana dostała się do rezydencji! Strzeliwują nas z rezydencji! Chcą odbić wilka! Ruszać! Zabezpieczyć wilka! Do mnie strzelcy! Cały oddział Bravo do budynku rezydencji! Już!
Uciekaj stąd! Drzwi się zaczęły! Pomóż mi! Czysto! Zniknął. Wywalili ścianę. Boż w mordy. Mają go, kapitanie. Znajdziemy go. Hadir, zabierz swój oddział na skrzyżowanie. Weźcie ze sobą wszystko. Tak, siostro. Jaki masz plan, Farah? Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tariq al-Mut, zwą ją autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadira i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Alex i ja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać na wilka.